znajdzie w mojej kuchni i na moim kanale. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować bezglutenowy chlebek ziołowy, który będzie identyczny jak chleb przygotowany ze zwykłej pszennej mąki. Zobaczycie, że nawet z takiej mąki bezglutenowej da się zrobić fajny, mięciutki, puszysty, aromatyczny chlebek. Chlebek ziołowy super się nadaje na każdą imprezę. Zapewniam Was, że będzie hitem, a najbardziej pasuje do grilla. A mamy teraz taką piękną majową porę grillową, także myślę, że niedługo skorzystacie z tego przepisu. Bierzemy się do pracy. Do przygotowania chlebka będzie potrzebna bezglutenowa mąka, specjalnie do wypieku chleba, drożdże, cukier, sól, olej, a do nadzienia, do przygotowania tego pysznego smaku będzie potrzebne masełko, pęczek pietruszki, garść liści bazylii, jedna cebulka oraz czosnek. Ja przygotowałam 3 ząbki czosnku, ponieważ bardzo lubię ten aromat i taki chlebek jest dosyć wtedy taki wyrazisty. Wy oczywiście możecie tych proporcje ziół zamienić, dać troszkę mniej czosnku, więcej ziółek, tak jak lubicie. Przyda się też wałek, mata, taki nóż do pizzy, żeby nie pociąć maty, oraz foremka wysmarowana tłuszczem. Foremka może być okrągła albo prostokątna, taka jak lubicie. Chlebek ziołowy, który dzisiaj zrobimy, przygotujemy przy pomocy Thermomixa. Wykorzystamy Thermomix, ponieważ tutaj jest bardzo fajny w środku przepis, cookie-dough. Ja go tylko modyfikuję na mąkę glutenową, bezglutenową, która ma troszeczkę inne wymagania niż zwykła mąka. Aby znaleźć chlebek ziołowy na cookie-dough w Thermomixie, wystarczy nacisnąć śrubkę oraz wybrać od razu chleb z ziołami. On się pokazuje jako pierwszy na liście. Zaczynamy gotowanie. I wrzucamy do naczynia miksującego czosnek. Klikamy sobie dalej. Tutaj prosi nas o cebulkę, więc wrzucamy cebulkę. Matkę pietruszki. Ja sobie wcześniej troszkę przygotowałam, żeby nam szybciej szła praca. Oczywiście możecie sobie po kolei wszystko kroić, przygotowywać. Dalej mamy bazylię. Zakładamy miarkę. Klikamy sobie dalej. I rozdrabniamy. Coś ja włożyłam pokrywę, nie szkodzi. Widzicie, on nie ruszy bez pokrywy, dobrze założonej. I bardzo dobrze. Wrócimy. OK, mamy wszystko w porządku. I rozdrabniamy. Rozdrobnienie. Poczekam, aż się otworzy. Rozdrobnienie ziół i cebuli zajęło 5 sekund. I wygląda to tak. Mam nadzieję, że widzicie. Zgarniamy sobie cebulkę i ziółka ze ściany miksującego. Umieszczamy z powrotem w Thermomixie. Zrobiłam tu właśnie. Dodajemy masło. Troszkę soli. Proponuję nie za dużo, żeby ten chlebek nie wyszedł za słony. Tutaj w przepisie jest od pół łyżeczki do łyżeczki. Ja wprawdzie wsypuję łyżeczkę, ale potem do chleba daję troszkę mniej. Założyłam miarkę i ustawiam sobie obroty. Masełko nam się już przygotowało. Zobaczcie, jakie jest fajne. Można takim masełkiem sobie sam chlebek posmarować, też będzie pysznie. Takie ziołowe masełko na pewno się super sprawdzi, nie tylko do naszego chleba ziołowego. Ojej, słuchajcie, jak ta cebula z tym czosnkiem się rozdrobniły. To tak czuję. Łzy mi lecą. Nie szkodzi. Wyjmujemy masełko z naczynia do miseczki.
Nie musicie myć teraz naczynia miksującego, przecież będzie i tak to wszystko mniej więcej jednym smakiem, także zostawiamy tak jak jest. Do naczynia miksującego wsypujemy sobie teraz mąkę. Dokładne proporcje znajdziecie również pod opisem filmu. Także teraz ja sobie wsypię 600 gram mąki. Ale nie musicie tego pamiętać, będzie wszystko miksa. Okay. Dodaję wodę. Tutaj jest bardzo istotna sprawa. Mąka bezglutenowa wymaga troszeczkę więcej wody niż zwykła mąka, dlatego mimo, że w przepisie jest inna ilość, ja wlewam 400 gram wody. Dodaję drożdże, muszę je troszkę pokruszyć. Pół łyżeczki cukru, żeby nam drożdże zapracowały. No i sól. Ponieważ dodałam do masełka łyżeczkę soli, to tutaj już naprawdę odrobinkę do ciasta, żeby to wszystko nie było zbyt słone. Dodajemy także olej. To jest zwykły olej. Tutaj zobaczcie. Muszę sobie wyterować wagę. Ta waga jest bardzo czuła. Nawet widzicie, czuję każdy mój ruch tutaj. 50 gram oleju wylewam. Zakładam miarkę. Bez tego Thermomix nie ruszy. I ustawiam wyrabianie ciasta. Zapraszam za 2 minutki. Ciasto mamy wyrobione. Zaraz Wam je pokażę. Ciasto z mąki bezglutenowej jest troszeczkę twardsze, bardziej gliniaste, dlatego daliśmy więcej wody. Już je wyjmujemy. Najprościej jest rozkręcić naczynie miksujące, wypchnąć nóż, trochę potrząsnąć i mamy prawie całe ciasto na wierzchu. Musimy trochę pomóc. No niestety, zobaczcie, to jest takie glinowate ciasto. No niefajne jest to ciasto na bezglutenowe. Niemniej zobaczycie, że wyjdzie chlebek dokładnie taki jak trzeba. Resztę ciasta wyjmiemy kopystką. Pamiętajcie, żeby używać tylko kopystki do operowania przy naczyniu miksującym. Wszystko wyjęte. Naczynie sobie z powrotem złożymy. Później Wam powiem dlaczego. I przystępujemy do rozwałkowania. Troszkę sobie powyrabiamy jeszcze to ciasto chwileczkę, żeby takie było bardziej gładkie. I wałkujemy. W chlebku bezglutenowym fajne jest to, właściwie w tym chlebku ziołowym, nie bezglutenowym. Fajne jest to, że nie musimy się za bardzo starać, jeżeli chodzi o rozwałkowanie. Ono nie musi być jakoś mega pięknie, starannie rozwałkowane, po prostu sobie wałkujemy na placek. Placek, żeby było mniej więcej równej grubości wszędzie. Nie uwierzycie, co się stało w międzyczasie. Nagrałam Wam, jak pięknie smaruję ciasto masłem, jak je przecinam i to się nie nagrało. Dlatego jeszcze raz tylko Wam powiem, to już nie mam drugiego ciasta. Rozsmarowałam na placku masełko nasze czosnkowe. Takim śmiesznym urządzeniem pocięłam je na paseczki, a teraz będę składać je w harmonijkę. Te paseczki. Nie musi to być bardzo starannie zrobione. Układamy je w blaszę. Jak się domyślacie, ja już w tej blasze to raz miałam. Musiałam wszystko powyjmować, no ale trudno. Układamy w blaszce. Widzicie, tak to jest, jak jest praca na żywym organizmie. Nie musi być starannie, nie musi być jakoś pięknie, fantastycznie. Po prostu
podkładamy sobie tak na palec w harmonikę. O, tak mniej niż bardziej, to będzie sobie rosło i nabierało urody w piekarniku. No nie wytrzymam, sama z siebie się śmieję teraz. Dobrze. Kto mnie zna, to wie, że to nic dziwnego. Dobrze, mamy poukładane, jeszcze sobie środek wyłożymy ciastem. Tak przygotowane ciasto odstawię teraz na 40 minut, aby troszkę podrosło. A następnie będę je piekła w piekarniku w temperaturze 200 stopni przez około 30-35 minut, aż do uzyskania złotego koloru. Uważajcie, żeby Wam za długo nie było to ciasto, a właściwie chlebek w piekarniku, żeby ziółka się nie popaliły. Wrócę, jak tylko się chlebek upiecze. No i jeszcze taka gapa ze mnie, że zapomniałam o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Powiedziałam Wam, że specjalnie składam Thermomix, a właściwie naczynie miksujące, żeby Wam coś pokazać. A mianowicie, zobaczcie, to jest naczynie miksujące po wyrabianiu ciasta. Ja go teraz, ja je teraz umyję, a właściwie samo się umyję. W Thermomixie mamy taką fajną funkcję mycia wstępnego. Wlewamy sobie tutaj wodę, mniej więcej do połowy naczynia. Dodajemy płyn do naczyń, zamykamy, uskrajamy i nie musimy się brudzić. Ok, Thermomix już mi się umył, zaraz Wam pokażę. Ja w tym czasie pogarnęłam kuchnię, taka też czerność czasu, już Wam pokazuję. Tak jest umyte naczynie. Mogłoby się jeszcze troszeczkę domyć, ale myślę, że po tej glinie, która tam w środku była, to i tak jest fantastycznie. Dwa ruchy gąbeczką i będzie idealnie. Po zwykłym cieście praktycznie wystarczy opłukać. Fajnie, co? Nasz bezglutenowy chlebek ziołowy jest już gotowy. Zobaczcie, jaki piękny wyszedł. Super, co? Jeżeli jesteście ciekawi, z jakiej mąki go wykonałam dokładnie, to proszę piszcie w komentarzach, na pewno Wam odpiszę. Na dole pod filmem będzie też umieszczony przepis. Również umieszczę go na moim blogu Myśli Podarganej, na którego Was serdecznie zapraszam. Wpadajcie też na mojego Instagrama i Facebooka, a tymczasem degustujemy. Pychota. Zobaczcie, jaki jest mięciutki. Pycha. Bardzo dobry. Spróbujcie go sobie.